Nawet jeśli nie chcą wprost wyprowadzić Polski z Unii, to Polska w Unii stoi w sprzeczności z jej głównym celem politycznym, czyli budową państwa partyjnego. Bo w prawdziwie europejskiej, prawdziwie zachodniej Polsce nie będzie można budować partyjnych wieżowców. Nie będzie można ukrywać koperty z 50 tysięcami. Nie będzie prokuratorów i szefów banków na telefon od prezesa partii. Nie będzie rotowania tysięcy partyjnych miernot w spółkach Skarbu Państwa. Nie będzie ukrywania afery Skoku, Srebrnej, KNF-u czy PCK. Tego nie będzie. I jeszcze jednego nie będzie. Nie będzie jadu sączącego się 24 godziny na dobę z państwowej telewizji. I obiecuję Polakom, tego wszystkiego, o czym mówiłem, za parę miesięcy naprawdę już nie będzie. A Polska znowu stanie się europejska.